Warszawa Jelonki, 25 maja 2023 roku, godzina 18:53. Przekaz numer 1272. Jezus Chrystus. Jam jest Jezus Chrystus, syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie Was kocham, tak bardzo miłuję że z miłości zdecydowałem się na wasze odkupienie moją męką i śmiercią na krzyżu. Pozwól, drogi człowiecze, że przybliżę się do ciebie i że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli na tym błogosławionym, wybranym przez Trójcę Świętą i moją, Świętą Kochaną, mamem miejscu. Nie bój się niczego, ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z tobą pomimo twoich licznych wad i łomności oraz słabości. Oto przybyłem do was o moje umiłowane dziateczki, jestem żywy i prawdziwy, a wraz ze mną obecny jest mój niebieski tata i Duch Święty, a z nami nieodłącznie jest Maryja, moja święta, kochana mama. Dałem wam dziś tę łaskę, abyście mogli adorować tu w miejscu modlitwy moje święte, eucharystyczne serce. Z serca błogosławię mojemu kapłanowi obecnemu na modlitwie, on to sprowadził mnie na to błogosławione miejsce w swoim czasie posłużę się nim do naprawy mojego kościoła. Mój kapłanie, nie daj się zmanierować ani wypaczyć nowościom wprowadzanym siłą do mojego kościoła świętego przez sługi szatana, masonerię. Ty trzymaj się tradycji. Dam ci światło, jak masz rozwiązać swoje problemy, a teraz z całego serca ci błogosławię. Doskonale was słyszę o moje słodkie dziateczki. Wiem, co każdy z was mówi, co myśli, co ma w swoim sercu. Tyle razy wam mówiłem, abyście do mnie przychodzili z każdym kłopotem, z każdą bolączką, chcę, abyście się mi zwierzali, tak jak się mówi do najlepszego przyjaciela, którym jestem. Mów do mnie, co cię boli, proś trójcę świętą o poprawę swojego losu, swojej doli, powierzaj trójcy świętej samego siebie swoich bliskich, krewnych, znajomych, wrogów. Nie żyw do nikogo nienawiści. Nikt nie jest wart, abyś w ten sposób brudził swoją duszę. Chcę, abyś strzegł się nawet niechęci, bo ona też zaciemnia twoją duszę. Wiem, że wielu upała do niejednego z was niechęcią, nienawiścią, wiem, że złe duchy mają w nich pożywkę będą czyniły wszelkie trudności tym dobrym, aby im szkodzić, a przynajmniej zniechęcić. Niektórzy się zastanawiają, co dzieje się z ludźmi że nie widzą działania szatana, że idą prosto w paszczę diabła nie odczuwając w ogóle żadnego zagrożenia, żadnego niebezpieczeństwa. Wszystko zaczyna się od waszego pozwolenia na realizację pokusy szatana, a przy tym zaniechanie modlitwy, postu, jałmużny i pełnienia wszelkich dobrych uczynków. To wszystko sprawia, że tracicie siłę ducha, która bierze się z waszego wysiłku, waszego trudu. Kto regularnie się nie modli, nie pości. Nie umartwia się, z trudnością przychodzi mu pełnienie dobrych uczynków, samo to sprawia, że słabniecie, nie macie siły duchowej. Wykorzystuje to zły duch, szatan zniechęcając was do jakiejkolwiek modlitwy, do postu, do umartwień. Przedstawia to niepotrzebnym czyni co zdoła, aby zniechęcić do tego, co daje wam siłę duchową, moc przeciwko wszelkim potrzeptom i pokusom szatana jeżeli zdoła, a nie może inaczej, podpowiada wam, abyście zmienili znane, uznane modlitwy, abyście zmienili ich treść, modyfikowali je. Demon doskonale zdaje sobie sprawę, że osłabi to moc waszej modlitwy i jej zasługę przed Bogiem. Szatan, zanim zacznie swoje działanie, daje wielkie ilości hipnozy i znieczulenia demonicznego. Wiem, że niejednokrotnie o tym słyszeliście. Jak to działa? Hipnoza działa na wasze zmysły, dość skutecznie odwraca waszą uwagę, a przez to nie zauważacie tego, na co patrzycie. Znieczulenie duchowe to środek, którym dysponują aniołowie, w tym ci i upadli. Każdy dobry anioł może tego używać, na przykład, by zmniejszyć wasz ból po stracie bliskiej wam osoby, albo po znacznej stracie materialnej, a także w wielu innych przypadkach. Upadły anioł odwraca waszą uwagę hipnozą, jednocześnie zagłusza wasze zmysły, wszelkie odczucia, używa jednocześnie znacznej ilości znieczulenia duchowego, aby uzyskać pożądany przez siebie efekt. Nie mając siły duchowej wynikającej z waszej modlitwy, postu, umartwień, z dobrych uczynków, człowiek nie potrafi sprzeciwić się diabłu, nie czuje wyrzutów sumienia, bezwiednie brnie w swoje grzechy. Z czasem, sumienie reaguje z opóźnieniem, daje o sobie znać, ale to na krótko, bo bez duchowego paliwa nie ma siły przebicia, a hipnoza i znieczulenie demoniczne uniemożliwiają wasze nawrócenie się. Z czasem, demony opanowują całe rodziny i narody, a stan taki ciągnie się z pokolenia na pokolenie. Kolejne osoby, kolejne pokolenia kroczą autostradą demona. Tak dzieje się nie tylko z osobami świeckimi ale także z duchownymi na wszystkich szczeblach. Kapłani, biskupi i kardynałowie, a nawet papież, jeżeli się nie modlą, nie poszczą, nie umartwiają się, nie mają duchowego paliwa, a szatan przechwytuje ich osoby, podpowiada im swoje rozwiązania. Nie od razu te złe, lecz na początek osłabia ich ducha, zniechęca do modlitwy i ofiary. Jednych pchawe wszelkie nadużycia innych pochwycają demony mamony, jeszcze innych demony nieczyste i wiele, wiele innych tego typu przykładów. Demon daje kapłanom liczne propozycje, a wszystko w zależności od ich zainteresowania. W imieniu Lucyfera działa masoneria i inne pochodne od niej organizacje. Niestety tym ludziom i prowadzącym ich demonom dało się skusić wielu kapłanów, biskupów i kardynałów, a nawet tego, który dziś pełni rolę papieża. Wielu z nich oddało swoją duszę szatanowi. On obiecał im to, co chcieli usłyszeć. Ktoś zapyta, dlaczego pomimo, że są kapłanami, biskupami, kardynałami i papieżem, mimo wszystko kroczą drogą szatana? Dałem pod koniec XIX wieku szansę demonom na ich działanie. Wybrali XX wiek. Po co to zrobiłem? Dałem w ten sposób ludzkości większą możliwość uświęcania się, zdobywania większej świętości dla zwykłych wiernych, ale też dla duchowieństwa wszystkich szczebli. Szatan sprawił swoim działaniem, że pozornie wygrywa teraz na całej linii, ale jest to jedynie złudzenie, którym się napawa. Demony są ogarnięte morderczą pychą, a ta nie pozwala dojrzeć prawdy. Kłamię tak mocno, tak intensywnie. Że w swojej przepastnej pysze sami uwierzyli we własne kłamstwa. Pozornie pokonali mój Kościół święty, ale musicie pamiętać, że mój Kościół święty to moje mistyczne ciało. Ono teraz przechodzi to samo, co ja przechodziłem krocząc na mojej drodze krzyżowej i na golgocie. Szatan tak działa, że Kościół mój skona. Syn zatracenia antychryst wprowadza właśnie do kościoła świętego Ochydę Spustoszenia. Mój prawdziwy kościół zejdzie do katakumb, a to rodzaj grobowca. Niebawem Duch Święty oświetli dusze wszystkich ludzi żyjących na ziemi, w tym dusze wszystkich kapłanów wszystkich szczebli. Każdy z nich ujrzy prawdę, a Dajmon, który panował nad nimi, zostanie z powrotem powalony do piekła. Moi kapłani wszystkich szczebli ocknął się, będą mieli szansę powrócić na moją służbę. Teraz jest czas i rola ludzi dobrej woli. Aby wspierali swoich duchownych wszystkich szczebli swoją obfitą modlitwą, postem i umartwieniami oddawanymi do Bożego Skarbca, do Bożej dyspozycji. Po pewnym czasie szatan powróci na ziemię i to wtedy zacznie się ostatnia bitwa. Niestety, wielu duchownych znowu zdradzi, z powrotem odda się w szpony szatana. Najbliższe wydarzenia pochłoną około 90% duchowieństwa na świecie. Przetrwa tylko ten, kto uda się w miejsce ukrycia. Ginąć będą nawet ci kapłani i hierarchowie, którzy oddali swoją duszę diabłu na własność. W międzyczasie nastąpi pochwycenie części świeckich i duchownych na obłoki do raju. Ci powrócą wraz ze mną, by do końca pełnić wolę Bożą. Ostatnia bitwa o duszę rozegra się tuż po pokonaniu syna zatracenia, antychrysta. Trzy dni ciemności pochłoną około dziewięćdziesiąt procent ludzi na ziemi. Przetrwa tylko ten, kto słuchał słów z nieba. Ten, kto będzie ciekawy i wyjrzy na zewnątrz, umrze, jak żona lota, choć nie zamieni się w słup soli. Serce tych osób stanie, nie wytrzyma widoku, które ujrzą. Demony będą niszczyć w szale wszystko, co żywe, co stworzone, co nie jest pod ochroną aniołów, począwszy od nieposłusznych ludzi. Przez zwierzęta po roślinność. Bożej ochronie będą podlegać tylko te miejsca, w których będzie trwała modlitwa. W nadchodzących wydarzeniach nie dajcie sobie wszczepić znamienia bestii czy PRF i D. Dla tych, którzy dobrowolnie przyjmą to znamie oznacza wieczną zgubę, wieczną zatratę. Gdy demony zniszczą wszystko, co było pyszne i butne, sami będą usunięci do piekła, który będzie zapieczętowane przez świętego Michała Archanioła na tysiąc lat. Nim pozwolę wyjść z ukrycia tym, którzy przetrwają te wydarzenia, przy pomocy mojej świętej, kochanej mamy, a także przy pomocy chórów anielskich przetworzę całą ziemię i ludzi, aby mogli żyć i funkcjonować w nowej rzeczywistości. W nowej erze, erze Ducha Świętego nikt nie będzie popełniał grzechów ciężkich. Ja osobiście będę z wami przez pewien czas, a do końca będę z wami w najświętszym sakramencie. Ja sam wskażę, kto będzie ostatnim papieżem, kto będzie prowadził mój kościół święty. Teraz chcę od was waszego bezwzględnego posłuszeństwa, chcę, aby każdy należycie pełnił własne obowiązki stanu. Módlcie się tyle i tak, jak poleci to wam duch święty. To on zadecyduje, kto jak, ile i jak długo ma się modlić. Nie strąćcie od umartwień, od postów. Dawajcie choćby niewielkie jałmużny, czego teraz od Was chce? Nie zapominajcie o tym, że życie na ziemi nie jest Waszym zasadniczym życiem, jest jedynie Waszą próbą. Nikt nie jest przeznaczony do piekła na wieczne potępienie. Tam idzie tylko ten, kto chce tam pójść, ten, kto nie chce słuchać Boga, ten, kto o wiele chętniej słucha złego ducha, a gardzi wolą Bożą. Dlaczego musicie cierpieć? Tylko cierpienie wytrawia was i oczyszcza. Niestety, prawie każdy człowiek grzeszy, każdy w jakiś sposób ma obciążone sumienie. Nie każdy wasz wybór jest dobry, bez wad, bez obciążeń, bez grzechów. Wasza myśl błądzi po grzesznych zakamarkach. To w swojej myśli oceniacie innych, ferujecie wyroki. Czasem jesteście bez litości dla innych, a ja chcę, abyście nikogo nie oceniali. Wasz osąd nie zna wszelkich szczegółów i niuansów, jest zna jedynie trójca święta. To od myśli wszystko się zaczyna. To myśl przeradza się w czyn. Zechciejcie odganiać wszelkie złe, grzeszne myśli, nieczyste, aby nie pociągnęły was głębiej. To w myśli rodzi się pożądanie, wszelka chęć grzeszenia. Bramą dusz są oczy. To przez nie przechodzą najważniejsze bodźce. Starajcie się nie patrzeć na to co was pobudza, co może was zniwolić. Gropokus, które was dotyczą, to pokusy nieczyste. Samo spojrzenie wasze na sfery intymne osób drugiej płci nie jest grzechem, ale do grzechu prowadzi, dlatego takiego patrzenia powinniście unikać. Wszelkie pożądanie to nie tylko sfera seksu, to także pożądanie rzeczy. To na tym tle dość często niektórzy z was kradną, malwersują. To szatan wzbudza w was nadmierną chęć posiadania, czasem bez opamiętania. Chcę, abyście oczyścili swoje myśli, a oczu nie kierowali w miejsca pobudzające was do grzechu. Usta to wrota mowy i przez nie przechodzi pokarm. Starajcie się nie jeść zbyt dużo, w nadmiarze, strzeżcie się wszelkiego obżarstwa, przez to tracicie zdrowie i siły. Usta to przede wszystkim mowa. Ja chcę, aby każdy z was wiele milczał. A mówił tylko to, co niezbędne. Nie plećcie bzdur. Nie mówcie bez celu i sensu. Unikajcie wszelkiej obmowy. Nie mówcie o nikim, nie mając o nim wszystkich danych i przesłanek. Nigdy nie kłamcie, bo to jest bardzo obrzydliwe w oczach bożych. Jeżeli masz skłonność do gadulstwa, to lepiej zamilcz. Kto może i zdoła, niech zostanie abstynentem, niech swoją abstynencję złoży w darze dla mnie przez moją świętą, kochaną mamę. Zrezygnujcie ze wszystkiego, co wam szkodzi i podrażnia. Kto lubi dużo mówić, niech tego daru używa w dobrych celach. Wasze ręce i inne części ciała też czasem grzeszą. Złem jest bicie bliźniego, złem jest molestowanie. Zwłaszcza dzieci i tym podobne niech Wasze ręce zawsze chętnie pełnią dobre czyny, niech pracują na Wasze zbawienie. Zechciejcie się sami kontrolować, pilnować się, aby nie grzeszyć, nigdy nie upadać. Gro Waszych grzechów i upadków powstaje z Waszych nieokiełznanych, zbyt swobodnych myśli. Nauczcie się wypychać z Waszego umysłu wszelkie złe, zwłaszcza brudne myśli. Nie pozwólcie złym myślom się rozwijać, jest to możliwe. Jeżeli lubisz dużo mówić, nie bądź tym, który swą gadatliwością nadmiernie innych obciąża. Nigdy nikomu nie dogryzaj, nie wulgaryzuj, nie złożecz, nie przeklinaj. Jeżeli cię coś w kimś drażni, powiedz tej osobie to w cztery oczy. Naucz się korzystać z dobrych rad innych osób, naucz się je doceniać. Często bywa że Duch Święty do was coś mówi przez usta przygodnej osoby, zechciejcie to zauważyć i docenić. Nie mów o wadach innych ludzi do osób z nią powiązanych, bo to obmowa. Chętnie praktykujcie dobre uczynki, zarówno te względem duszy, jak i ciała. Bądźcie dobrzy dla innych bez względu na okoliczności i współczynniki. Starajcie się dobrze wychowywać wasze dzieci, nauczcie ich dobrych manier, być grzecznym. Uczynnym. Nauczcie swe dzieci ze spokojem przyjmować niepowodzenia i porażki, nie załamywać się. Gdy coś nie wychodzi, to zbyt łatwo się nie poddawajcie. Mówcie do trójcy świętej o swych sprawach, problemach, kłopotach, bolączkach, proście o pomoc w ich rozwiązaniu. Często zachodźcie do mnie obecnego w najświętszym sakramencie. Ja tak bardzo czekam na każdą waszą wizytę u mnie. Tak jestem bez was samotny, a wraz ze mną jest obecny mój tata niebieski i Duch Święty. Przy nas stale jest obecna Maryja, moja święta, kochana mama oraz wielu aniołów. Nie bójcie się prosić aniołów o pomoc w załatwieniu czegoś. Jeżeli chcecie się z kimś dogadać, porozumieć, proście te dobre duchy o pomoc, o pośrednictwo, a pomogą wam. Zechciejcie się modlić do tych dobrych duchów. Nauczcie się wdzięczności Bogu, a także tym, których o pomoc prosicie. Czasem szamoczecie się w bezsilności, nie wiedząc, jak z czymś ruszyć z miejsca. Czasem macie problemy z czymś, z wykonaniem jakiejś czynności, czy to fizycznej, czy intelektualnej. Proście swojego anioła o liczne przysługi, a jeżeli to będzie zgodne z wolą Bożą, on pomoże wam to załatwić. Chcę, abyście i dla nich byli wdzięczni. Dziękowali i odwdzięczali się modlitwą do nich. Zawsze zapraszajcie ich do waszej każdej komunii świętej. Anioł pomoże wam fizycznie i duchowo, podda wam dobry pomysł, pomoże wam rozwiązać jakiś problem. Proście aniołów o pomoc w pozbieraniu wszelkich okruchów Najświętszego Sakramentu, które padły na ziemię, na posadzkę, na dywan. Proście ich, aby pozbierali te okruchy ze wszystkich miejsc na całym świecie. Gdzie była udzielana komunia święta i niech te okruchy umieszczą w waszym sercu i w sercu Maryi, mojej świętej, kochanej mamy. One to bardzo chętnie uczynią. Zawsze dziękujcie im za każdą przysługę. Bez względu na wszystko, zechciejcie pamiętać, że cała Trójca Święta was wszystkich bardzo kocha. Bóg was nigdy nie zdradza. Niestety, to wy zdradzacie, to wy opuszczacie Boga, nie on was. Nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami, ale pokonujcie je jedne po drugich. Kochane, słodkie dzieci światłości miłe mojemu świętemu sercu, kocham was niezmiernie mocno i pragnę od was waszej całej, lecz czystej, świętej miłości, cierpliwości, a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania, lecz trafiam na mur obojętności, nawet w moim świętym kościele. To od ciebie, człowiecze, i od podjętych przez ciebie decyzji zależy, jaki będzie twój dalszy los. Bo idąc w samowolę, niedyscyplinując się w niczym, wpadasz w sidła szatana. On was oszukuje, okłamuje, zależy mu tylko na wciągnięciu was na autostradę wiodącą do przepaści, piekielnej czeluści. Wołam i proszę o to, by opamiętały się, nawróciły wasze serca, abyście zmienili swoje postępowanie. Lecz czy doczekam się waszej odpowiedzi? Nadszedł czas, kiedy niewielu z was może liczyć na swoich kapłanów i biskupów, bo większość z nich poszła za ojcem kłamstwa, za szatanem. Korzystajcie z modlitwy, z Mszy świętej, z adoracji, dopóki możecie i zdołacie, bo większość krajów na wschodzie i zachodzie nie ma już tej możliwości. Kto może niech podejmie post milczenia, niech milczą usta, niech milczą myśli. Używajcie ich tylko tyle, co niezbędne, konieczne. Chcę, abyście przez to nauczyli się wyciszenia wewnętrznego, to jest tak bardzo ważne. Składajcie w moje dłonie to, co zdołacie, to, co możecie. Każdy wasz dar jest bardzo cenny i ma swoją wielką wartość. Niczego nie bagatelizujcie, wszystko jest ważne. Trwajcie przy mnie w pokoju. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały, tak bezgranicznie, nie raniły mojego świętego serca. Czy stać jest was na to? Czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni? Przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej, kochanej mamie całe swoje życie i mienie, czy stać jest was na taki gest? Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolicie? Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i łomności, tak aż do szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult trzech bożych serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże serca? Za waszą wielką hojność. Nagrodzimy was naszą hojnością, taką bez jakichkolwiek granic. Czekam na was i waszą miłość. Jezus. Zapraszamy do nabywania ostatniego już do druku modlitewników żywego płomienia. Warunki nie uległy zmianie, a mianowicie, dwa tomy, ponad 700 stron, cena kompletu 46 zł. Informacji udziela i wysyła Halina 6 w dni robocze. Telefon 507 015 737. Większej ilości wysyła drukarnia. Zamówienia proszę składać u Pani Magdaleny pod numerem telefonu 664 038 100. Od godziny 10 do 15.